Zacznę od takiego nieoczywistego slajdu, mianowicie e, mam takie dziwne imię i nazwisko. To jest wina ojca, ale moja mama jest z Polski, więc tak to się, tak to się wymawia. E, chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć o freebie i chciałbym, żebyście zapamiętali jedną za, e, bardzo ważną rzecz. Freebie to nie tylko produkt. To filozofia, w której bardzo, bardzo, bardzo głęboko wierzymy, bez której szczerze nie byłbym w stanie założyć, czy być współautorem tego startupu. Zaczynamy. Um, sięgnę do. O, zakładam, że wiadomo, o czym mowa, prawda? O kartach stempelkowych, o kartach plastikowych. Zakładam, że większość z Was ma takie narzędzie, czy takie urządzenie, czy takie coś w portfelu przyznajmy się tego jest zdecydowanie za dużo i tak się składa że badania potwierdzają że Polacy mają są bardzo 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 niepozytywnie nastawieni na programy lojalnościowe to nie znaczy że nie korzystają z programów ale nie robią to bo faktycznie widzi, widzą z tego korzyści tylko raczej ponieważ no przy okazji tak często robię zakupy w realu że dobra, no tym razem akurat szkoda mi ekspedientki, wezmę tą kartę paybacka. Okay? I powiem wam, dlaczego tak się, tak się dzieje. Ponieważ, po pierwsze, tak jak przed chwilą mówiłem, te karty trzeba nosić przy sobie, nie mamy miejsca w portfelu. Po drugie, trzeba zbierać punkty miesiącami, jeśli nie latami. Po trzecie, rzadko wiemy, na czym stoimy. Ok, teoretycznie można się zalogować na stronie internetowej, tylko kiedy mamy na to czas. Prawda? Akurat w momencie, kiedy chcemy odebrać nagrodę, rzadko wiemy o jej istnieniu. No i trzecia rzecz, oczywiście, zazwyczaj, bo nie mówię zawsze, zazwyczaj nagrodę trzeba odebrać z centralnego katalogu. Czyli zamówić ją, przyjedzie, przyjdzie czy tam dowiezie nam ktoś za trzy tygodnie i tak się składa, że zamówiliśmy czarną sokowirówkę, a przyszła różowa. Więc my mówimy jedną zasadniczą rzecz. Precz z ciułaniem punktów i odbiorem niepożądanych nagród. No i jak widać akurat za chwilę za gości na naszej stronie internetowej, czy przepraszam, profilu facebookowym, ciułała, okej? Okay? Ciułała w odróżnieniu do fribiusza uwielbia ciłać punkty. W jakim celu ciła punkty? Żeby odebrać fajny kubek albo fajną tutaj suszarkę do włosów, albo toster. Zakładam, że... Mniejszość z Was akurat jest ciułałą. My nie jesteśmy ciułałą i uważamy, że większość Polaków nie są ciułałami. I we Fribi łamiemy podstawowe zasady obecnych programów lojalnościowych. Co mam na myśli? Bardzo się ucieszyłem, jak zauważyłem, ilu z Was miało do czynienia z Fribi. We Fribi jest jedna karta. Dzięki tej jednej karcie możemy zbierać punkty w setkach miejsc, nie, niedługo w, tysiąca mie w tysiącach miejsc. Przepraszam. Po drugie, wiecie co wyróżnia Freebie od alternatywnych narzędzi lojalnościowych? Posłuchajcie, we Freebie zmieniamy jedną podstawową, powiedzmy zasadę. We Freebie odbierasz nagrody szybko. Wiadomo. Szybko, żeby odebrać szybko nagrodę, to nie będzie nagroda, która ma gigantyczną wartość. Ale przyznajmy się, jak chodzimy do swojej ulubionej kawiarni, na przykład, to nie musimy odbierać telewizora płaskocalowego. Wystarczy, że odbierzemy coś mniejszego związanego z, danego, z danym miejscem. Trzecia rzecz, mega, mega istotna. Nagrody są dopasowane do miejsca, w, którym, w których lubimy chodzić. Co mam na myśli? Wyobraźcie sobie, zakładam, że część z Was na Ioli. W Ajoli, na świętokrzyskiej, można odebrać w nagrodę, nagrodę taką polegającą na tym, że komponujemy własną pizzę i trafia ona do menu na jakiś czas i dodatkowo zarabiamy złotówkę. My wkraczamy na inny poziom. Wiemy, że relacje pomiędzy biznesem a klientem nie muszą być, nie, nie, nie powinny być tylko na płaszczyźnie transakcyjnej. Powinny być też na płaszczyźnie zdecydowanie bardziej relacyjnej, emocjonalnej. I ostatnia rzecz, którą zresztą mówiłem, nagrody są zawsze do odebrania na miejscu. Nie czekamy nigdy, żeby to nagrodę odebrać. Na podstawie przykładu, jest tak, mówiłem o Ajoli, prawda? Mówiłem, że wymyśl pizzę i zarabiaj. To wyobraźcie sobie, że za 25 punktów, czyli kilku Kilku, kilku wizytach, można yy, odebrać gipsowy odlew głowy. Dlaczego nie? Ok, posłuchajcie. I ten slajd to jest najważniejszy z tych wszystkich, który tutaj jest, znajdują się w prezentacji. Mianowicie, wprowadzamy relacje biznes i jego klienci na kompletny inny poziom. Nie ukrywam, że jako Polak, który mieszkał w Polsce w latach 90. Yy, Byłem nieco dotknięty brakiem takiego pozytywnego podejścia do klienta, że klient nasz pan. I właśnie we Freebie mamy tą jedną podstawową misję, żeby mieć poczucie, że jak chodzisz do swojego ulubionego miejsca, to że faktycznie to miejsce docenia, że ty się przyczyniasz do wzrostu przychodów i oczywiście zysków. I dlatego postanowiliśmy, że nie możemy promować freebie. W kontekście słowa lojalność, trzeba coś zdecydowanie bardziej szczerego wymyśleć. I zgadnijcie co? W, w, wpadliśmy na słowo wzajemność pod wiele, 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 wiele miesięcy pracy. Akurat współautorem tego tam e, konceptu siedzi tam w rogu i nie przyznaje się do tego, że pracuje we freebie. Ale wiecie dlaczego wzajemność? Ponieważ wzajemność to dwustronna relacja, z, e, polegająca na tym, że. I biznes ma korzyść, i jego klient. I posłuchajcie, badania potwierdzają, że kierunek jest słuszny, że faktycznie Polacy chcą być traktowani wyjątkowo w swoich ulubionych miejscach. Pragnę zaznaczyć, że freebie nie jest klubem jakimś takim premium w znaczeniu takim, że musisz nosić obcisłe spodnie i granatową koszulkę. I mówić z takim lekkim akcentem, żeby być członkiem tego, tego, tego programu. Wystarczy, że szanujesz jako biznesmen to, że Twoi klienci wracają do Ciebie często i przyczyniają się do wzrostu Twoich zysków. I wiecie co? Chcemy w niedalekiej przyszłości, żeby jak, widzi, jak ktoś widzi znak freebie, to żeby miał poczucie, ok, mam gwarancję, Albo dużą gwarancję, bo nigdy nie można w 100% zagwarantować, że to miejsce szanuje nas, będzie nas szanował i będzie nas przede wszystkim traktował wyjątkowo. Podobnie jak do niedawna teraz Polska, yy, która promowała polskie produkty. Jak to wszystko działa? Dla tych, którzy nie mieli styczności z produktem, otóż zabrałem tutaj egzemplarz. Taki tablet wraz z kartami znajduje się zazwyczaj przy kasie. To, co jest fajne z tym a propos tego tabletu, jest to, iż zasady są przejrzyste. Mianowicie pod logo widzimy, co musimy zrobić, żeby zdobyć punkt. Okay? Nie musimy przeczytać regulaminu, nie musimy się gdziekolwiek zalogować, żeby zrozumieć, co z tego mamy. A po prawej stronie tutaj mamy nagrody. Okay? I proszę zauważyć, że tych nagród jest więcej niż jedna, ponieważ niekoniecznie jedna nagroda zadowoli. Naszego, wszystkich naszych klientów. To działa tak. Wciskamy przycisk skanuj. Jeśli nie mamy jeszcze karty Freebie, to ją bierzemy, jest dostępna za darmo i skanujemy kod. Tak się składa, że wybraliśmy kody QR, ale to mogłyby być kody jedno dimensionalne czy tam kierunkowe, czy nie pamiętam jak to się mówi. Skanujemy za pośrednictwem tutaj tabletu i logujemy się do naszego panelu. I wtedy mamy dwa wybory. Odebrać nagrodę, proszę zobaczyć, mam cztery punkty i już mogę odebrać sok. Alternatywnie, jeśli wydałem odpowiednią ilość pieniędzy, mogę nabić punkty. To jest banalnie proste do użytku. I wiecie, co jest, co jest w tym wszystkim fajne, że po pierwsze, tak jak mówiłem wcześniej, jedną kartą można się identyfikować w setkach miejsc. Chciałbym jednak zaznaczyć, iż punkty się nie kumulują. Okay? Czyli jak zbieramy punkty w skoku na sok, to punkty są tylko do. Ode... można tylko wykorzystać punkty w danym miejscu. Jeśli nie lubimy karty plastikowej albo nie mamy zamiaru je nosić przy sobie, to można nosić wersję miniaturową przy kluczach. Jeśli jesteśmy jeszcze mniej standardowi i kochamy nowe technologie, tak faktycznie to jest też aplikacja Freebie i za pośrednictwem, wewnątrz aplikacji Freebie też znajduje się nasz identyfikator, okay? Także możemy nie nosić plastiku i skanować kartę z poziomu aplikacji. Działa. Dobra. Co z tego ma biznes? Ile mi czasu zostało? Pięć minut, dobra, to w szybkim tempie. Freebie powoduje, że klienci przychodzą częściej. Zagregowany... Siedem, dzięki. Zagregowane statystyki, które pokazują, że na ogół, bo nie zawsze klient, który jest we Freebie, szanuje swoich klientów tak, jakbyśmy chcieli, każda wizyta skraca się o x dni. Idąc krok dalej, Freebie motywuje też, żeby ci stali klienci, ci, którzy przychodzą często wydawali więcej przy każdej wizycie i tutaj na dole widzimy tygodnie i widzimy, że z każdym tygodniem, czy tam tak chyba tygodniem, stali klienci wydają nieco więcej. Um, I teraz tak, dlaczego tak się dzieje? Ponieważ tak jak mówiłem przed chwilą, Freebie nie jest programem multipartnerskim. Freebie jest platformą multipartnerską. To oznacza, że każdy biznes prowadzi własny program. I to, że prowadzi własny program oznacza, że ten program jest w 100% dopasowany do jego potrzeb, uwzględnia jego marżowość jego, jego produktów, wizerunek itd. To pozwala każdemu biznesowi oferować własne nagrody i tym samym wyjątkowe. My stawiamy wielki nacisk na to, żeby te nagrody były relacyjne. Wyobraźcie sobie, zapewne nie jeden z Was e, kupuje e, cappuccino, to zazwyczaj jak ktoś robi cappuccino, to takie serce robi na, na, tym, na tej kawie. To jedna z nagród w jednej z naszych kawiarni to, że masz i zrób swój sam design, ok? Dlaczego nie? Ważne, żeby wprowadzić tego klienta trochę za kulisami biznesu i mu pokazać, że w taki sposób ma dostęp do tego, co zazwyczaj jest, jest niedostępne. Freebie to nie tylko produkt, czyli to nie tylko tablet i karty, to też doradztwo i posprzedażowa opieka, i już o, o karcie mówiłem. I za tym wszystkim. Jest oczywiście baza wiedzy, czyli każda osoba, która się u nas skanuje, zostawia ślad, co pozwala nam lepiej zrozumieć naszych konsumentów. E, o rozwoju powiem kilka słów. Dzisiaj Freebie jest w ponad 500 lokalizacjach na terenie 77 miejscowości. Posiadamy po raz 110 tysięcy użytkowników, a wydanych punktów i pieniędzy jest zdecydowanie więcej. To, co jest fajne i ważne we Fribi, że w odróżnieniu do przynajmniej kart stempelkowych, mamy zdecydowanie szerszy zakres yy, yy, biznesów czy partnerów. Czyli to nie tylko gastronomia. My docieramy do każdego. Wyobraźcie sobie, że mamy mobilnego masażystę, który chodzi, masuje ludzi yy, i nosi ze sobą naszą usługę i yy, stara się swoich klientów lojalizować. Yy, I chciałbym zakończyć tą rozmowę tym timeline'em, żeby Wam opowiedzieć trochę o naszym rozwoju. Pomysł powstał lato 2000, czyli prawie 3 lata temu. Byliśmy kompletnymi amatorami, czyli nie znaliśmy się ani ja, ani mój wspólnik, nie jesteśmy programistami, nie mieliśmy nigdy do czynienia z, z Photoshopem. Więc ta pierwsza wersja aplikacji powstała w PowerPointie i w ostatniej chwili wydelegowaliśmy um, grafikowi robotę, ale przede wszystkim Freebie na początku było aplikacją mobilną, czyli tylko dostępną dla użytkowników iOSa i Androida. I co się okazało? Okazało się, że faktycznie wzrost sprzedaży tych telefonów, czy smartfonów, jest coraz większa. Tylko, że cały czas większość Posiadaczy takich smartfonów nie wykorzystuje potencjał tego narzędzia. I wiecie co, byliśmy kompletnie rozczarowani, jak się dowiedzieliśmy o tym, że my się jaramy, my po prostu nie możemy żyć bez smartfona. Spędzam więcej czasu ze smartfonem niż z żoną a synem, ale okazuje się, że jednak Polacy zachowują się inaczej. I mieliśmy dwa wybory promować opcję smartfonową dużo, 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 yy, znaczy intensywnie, albo jednak wymyśleć coś, co powoduje, że ci, którzy mają smartfona, ale nie korzystają, albo nie mają, mogą korzystać. I przez rok przebudowaliśmy system tak, że powstał tablet i karta Freebie. Pragnę zaznaczyć, iż dla, dla tych, którzy nie wiedzą, karta freebie, karta freebie jest taka standardowa, a dla tych, którzy... Chcą, można jeszcze wrzucić swoje logo. Tylko rewers jest zawsze taki sam. No i posłuchajcie, i ostatnia rzecz, jestem z tego, czy jesteśmy z tego bardzo dumni, jest to, iż nam się udało pozyskać inwestora trzy miesiące temu i nie byle jakiego. I nie ukrywam, że dla nas, y, y, jak y, musieliśmy się zastanowić, od kogo brać pieniędzy, czy pieniądze wystarczą. I tak się składa, że wiadomo najlepiej jest dostać i pieniądze i synergię albo wartość dodaną i udało nam się po 18 miesiącach negocjacji pozyskać Tela, czyli właściciela sieci plus jako inwestora i korzyść, jaka nam daje ta współpraca jest na kilku frontach. Po pierwsze zasięg. Polkomtel ma 13,3 miliona docelowych klientów podzielonych na prepaid, postpaid. Cyfrowy Polsat, który, z którym się Polkomtel merżuje, ma ponad 3 miliony użytkowników. Dołączył jeszcze do grupy dawniej Investbank, który został rebrandowany plus bankiem. Czyli Nasz inwestor to nie tylko tam jakiś gracz na rynku telekomunikacyjnym, ale to jest wielki moloch, który działa i w mediach, i w, tele, i w dziedzinie telekomów, i, w, i finansów. I dla nas jest to wielki, wielki, wielki plus, ponieważ daje nam to dostęp do niesamowitej skali. Po drugie, daje nam możliwość preinstalowania naszej aplikacji. Po trzeciej wykorzystania infrastruktury tu mówię o Polsacie, czyli żeby się promować. I oczywiście jesteś, pozwala nam być zawsze na bieżąco z nowymi technologiami. Bardzo dziękuję, że mi się udało, że pozwoliliście mi przekroczyć mój czas alokowany. Chętnie odpowiem na jakiekolwiek pytania. Dziękujemy bardzo.